Hej, cześć, tu Mr. Knight, a to jest odcinek pierwszy z naszej serii Zagrajmy. Kolejne pokolenie Jedi. Szukamy groźnego zbiega. To nie byle buntownik, a członek zdradzieckiego zakonu Jedi. No proszę, miecz świetlny. Ładnie się zaczęło. Bardzo długo. Bałem się, że odkryją, kim jestem albo czym jestem. Nie jesteś sam. Już nie. Hej, BD-1. Jestem Cal. Zabieraj lasery z mojego lunchu! W takim razie pora dowiedzieć się, kim jestem. Małe turbulencje cię nie zabiją, młody. Merin, tak? Spędziłam lata, czekając na szansę pomszczenia moich sióstr. Wiem, co to znaczy stracić wszystko. Siostry Nocy i Jedi nie podróżują razem, lecz ocalali. Zmieniamy się. Los zakonu Jedi jest teraz w twych rękach. Życie zmusza ludzi do działania, nawet wbrew ich woli. Wykonać rozkaz 66. Mistrzu! Nie! Każdego Jedi kusi ciemna strona. Zbudujemy coś innego. Coś lepszego. Ciebie też sprzeda. Nie powstrzymasz Imperium! Ból sprawił, że jestem silniejsza. Czyli mamy szybkie przypomnienie tego, co się działo w tamtej grze. Pierwszej części. To nie koniec, przyjacielu. To nieodłączny element ścieżki. Nadzieja nigdy nie zginie w tych, którzy wciąż walczą. Nigdy nie zapomnę. Uszanuję twoje nauczanie i twoją ofiarę. Sprawa Rady Jedi, Kalu Kestisie. Stań, rycerzu Jedi. Pamiętaj, ufaj tylko mocy. Dokąd teraz? No, to była końcówka gry. A że miałem na początku gry wyciszony mikrofon i ładnie gra się zaczęła, to nie chciałem nic mówić, bo zapomniałem w ogóle go podgłośnić. Mieliśmy szybkie przypomnienie co i jak. A teraz chciałem wam zaprezentować nową serię na moim kanale. Jedi, Upadły Zakon. Piękny ekranik na sam początek. Jest to oczywiście Centrum Galaktyki. O kurde, jak to się nazywało? Główna planeta, gdzie wszyscy Jedi w ogóle się szkolili. Zapomniałem głównej planety, ale
Wiem, że to jest gra typu TPP, trzecia osoba. Akcja dzieje się dokładnie 5 lat po naszej ostatniej przygodzie, którą przed chwilą mieliście przypomnianą. Czyli gramy znowu naszym Calem Kestisem. Gra pierworodna część była w 2019 roku wypuszczona. Minęły 4 lata, co prawie się zgadza z tym, że 5 lat minęło od w ostatnich wydarzeń, tak jakby gra szła razem z nami, już można powiedzieć. Zobaczymy starszego Cala i czy doradzi sobie jako Jedi. Czyli gra akcji, elementy RPG, osadzone Gwiezdne Wojny. Czyli gra po prostu Upadły Zakon 2. Z o wiele lepszą grafiką i o wiele lepszym podejściem do wszystkiego. Zaczynajmy. My, Padawan Jedi. Na poziomie, tak żeby grać, ale żeby skończyć tę grę. Spróbujmy na razie bez tego. Zaczynajmy naszą fabułę bez czekania na cokolwiek. A co ja wam będę opowiadał więcej o twórcach i tak dalej? Jak to was pewnie mało interesuje, jak będziecie chcieli wiedzieć, to sobie znajdziecie na internecie, prawda? Co tu się dzieje? Już padłeś w ręce... Kal, naprawdę... Jak ty to zrobiłeś? Ale może to jest twój plan, żeby dostać się na tę planetę, główny centrum galaktyki. Uh-oh. Jakoś się nazywała ta planeta. Główny budynek Jedi. Witaj, Cal. Jak to się nazywało? Co ty kombinujesz? Ażbym sobie obejrzał 7 sezon Wojen Klonów. Obszar jest zamknięty. Tak. Nie wierzyłem plotkom. Jedi. Do tego wzięty żywcem. Senator się nas spodziewa. Coruscant. Już wiem. Główne centrum galaktyki na Coruscant. Jak wy w ogóle nas złapaliście? Ale ładnie wygląda już ta grafika.
poziom 2046. I teraz nam pokazało. Nie chcę, żeby to wyszło na jaw. Dokładnie tak. Ignoruje inkwizytorów, próbuje przećmić Vadera. Facet niebezpiecznie się bawi. Tak jak my. Jesteśmy już na planecie Coruscant. To jest majstersztyk. Już mi się to podoba. Tędy. Idziemy naokoło. Nie rozumiem tylko, jak Kal wpadł w taką pułapkę śmieszną. Jak szczury w labiryncie. Nie podoba mi się to. Trzymaj się planu, będzie dobrze. Jeśli na tym zarobię. Mam wrażenie, że ci żołnierze to nasi przyjaciele. Ile jest poziomów? Chcę zarobić na chleb. Nie według propagandy. A ty to kto? Jak możemy prosperować, gdy naszym domom zagrażają terroryści? Potrzebujemy waszej pomocy z identyfikacją buntowników. To nasze imperium. Musimy walczyć, aby je chronić. Sam się alaj. Au. Nie wiesz, że za chwilę spotkam się na to. Ostatnio żart okazujesz publicznie. Dobrze, że dla nas robimy ją. Cóż, mamy coś, co zapewni mu przychylność imperatora. Jeszcze bardziej dostatnią galaktykę. Ciągła czujność. To cena bezpieczeństwa zbiorze. To jest chyba nasz główny przeciwnik, mi się wydaje. Od razu na początku gry nam pokazują. Gdzie jest Bidi? Spokojnie. Senator tylko się upewnia, że wszystko przebiega uczciwie. Pora lecieć. Jedi. Reszta zostaje tutaj. Nie tak się umawialiśmy. Umowy się zmieniają. Ale nie ta. Jadę z wami, albo zasuwamy na piechotę. Tylko ty. Reszta musi poczekać. Terrorysta. Pozwolisz mu się tak nazywać? Wystarczy. A więc gdzie go znalazłeś? Na Mocnym Targu. Próbował kupić skrzynię bomb elektroprotonowych od czarniańskiego handlarza. Jak ci się udało go schwytać? Jedi muszą spać tak samo jak my. Jak senator weźmie cię w obroty, to pożałujesz, że żyjesz. Zawsze miło spotkać senatora. Kal nie dałby się tak łatwo złapać. Jedi wyczuwa w mocy, że coś jest nie tak. Ej, Kal, ty masz tatuaż na prawej ręce? Senator chciał dostać więźnia żywego. Przecież oddycha, czyż nie? Druidy. Nie mów, że zobaczymy samego Palpatinka. A nie, to ten ciul. Jest strykt bezpieczny? Tak, senatorze. Oby tak było. Psy Vadera zawsze gdzieś węszą. Senator? Jedi to ostatnio rzadka zdobycz. Co jeszcze mi przyniosłeś? Miecz świetlny, tak? Wiedziałem.
Zapłaćcie mu. To była przyjemność, senatorze. Mam nadzieję, że nie ostatni raz robimy razem interesy. Renegat Jedi Cal Kestis. Zdążyłeś wyrobić sobie nie lada opinię. Sabotaże w magazynach broni. Zakłócenia dostaw zaopatrzenia. Obnoszenie się z tym przed dosłownie wszystkimi. Udany przewrót na Norsid. Nie kojarzę. To twoja sprawka, czyż nie? Czego chcesz, senatorze? Mam się przyznać? I tak już wiesz, że pracuję z So Guerrerą. Zanim oddam cię w ręce Imperatora, doprowadzisz mnie do pozostałych Jedi. Nie mogę. Zostałem sam. Nie ma sensu się opierać. Dowiem się tak albo inaczej. Czasami wystarczy porozmawiać. Koszulka jest Kitano. Odnieś się do wiesz. Zupełnie inne narzędzia. A może po prostu użyję tego? Miecza twojego mistrza. Jaro Tapala był zdrajcą, tak jak ty. Skąd wiesz, kto jest naszym mistrzem? Dzieci będą nas pytać, cóż to za dziwna rzecz? Ten relikt wypaczonej instytucji zniszczonej przez swoją własną arogancję. Ale jeszcze są Sithowie. Wpada w pułapkę arogancji, senatorze. Imperator nie będzie miał nic przeciwko, jeśli dostarczę cię w kawałkach. Co? Naprawdę myślałeś, że dam się schwytać? Przechowujesz na swoim jachcie ściśle tajne dane wojskowe. I właśnie podałeś mi je na tacy. Hej, BD. Dzięki, BD. Spłoniesz za to. To moje. Przyciągnij. Trzymać tego Jedi! Ale fajnie. A ta moc. Pamiętam to. Ale fajnie. I to tyle, senatorze. Pokaż się, a porozmawiamy. Narka. Który pierwszy? Dawaj. No nic, was nie stać, naprawdę. Ej. Coś jeszcze? Nie mam mocy już. Dobranoc. Teraz leci do nas. Bibi, nowe sztuczki? Szybko. Za szybko! Uwaga! No, nic nowego. Dawaj, dawaj, Cal. I to szybko, zanim nam odleci. To nie twoja wina. Dogonimy jacht. Cal nawet się umie już szybko wspinać. I nie musimy od nowa budować naszych zdolności. Tylko już pamięta wszystkie sztuczki. Myślałem, że od nowa będzie trzeba. O, jak fajnie. Nie traficie mnie, moc jest ze mną. Okej, rozejrzyjmy się.
A, już możesz to zeskanować. Nie mogę otworzyć. Nie masz jakiegoś sposobu, co? Okej, okay, a tu? Elementy kosmetyczne. Edycja specjalna w końcu to jest. Jeszcze nie wpisałem kodu, ale... Nowy emiter. Może coś w stylu miecza Obi-Wana Kenobi znajdziemy? Widziałem, że z Obi-Wanem Kenobi jest ta gra związana. Musimy znaleźć ten jacht, zanim namierzy go Imperium. No ale tędy nie przejdę, gdzie? A, no dobra. Fajne to było i szybkie. O, pamiętasz. Nadzieję, że dane wywiadowcze od senatora będą warte zachodu. Nigdy się nie poddajesz, co nie mały? Mhm. Po co by... A, jasne. Statek nam ucieka. O. Musimy jak najszybciej go złapać. Dawaj, Kal. Widzimy cel? Jeszcze nie. Szybko. Jazda. Możemy tu odpocząć, mały. O. Punkt medytacji, tak? Umiejętność odpoczynek. Możemy już coś ulepszyć? Miecz świetlny, moc przetrwanie. Miecz świetlny, oczywiście. Okej. Okay. Wypad. I co to tam dało? Przytrzymaj Kal umie nowe sztuczki, tak? Okej. I mamy tutaj mnóstwo innych sztuczek. Atak z powietrza. Cięcie cyklonu. Fajna nazwa. Ale wygląd taki sobie. A to? Okej. Przetrwanie. Czyli na razie tego nie możemy. Czyli tylko mieć świetlny mogliśmy ulepszyć, tak? Dobra, odpocznijmy. Odpocząłeś, Kal? Idziemy dalej, mały. Na pewno, Kal, miałeś w ogóle czas na to? A chodź, to co? Mały. Nie, błagam. Walczyłem na wojnie. Wątpię. A teraz wypad. Psychometrio. A tam. No dobra. Cierpliwość, aktywator. Czyli my tu nie mieliśmy przejść. Gra miała nas zaprowadzić w inne miejsce, tak? Aha, rozumiem. Czego właściwie szukamy?
nowa sztuczka zadziałała perfekcyjnie. Tylko strasznie dużo mocy zużyła. O, no tak. Mamy notatki. Obóz Numandów. O właśnie. Poziom 2000. Opuszczony obóz. Obóz Numandów opuszczony. Tu możecie sobie czytać. Tutaj macie opisy wszystkiego. Senator de Jose Jan. Aha. Zdolności, tak? Tu nam pokazuje, co możemy, a czego nie możemy. Aha, czyli będziemy mogli coś ulepszać? Żeby Karol miał w ogóle jeszcze coś. Okej. Jak widzicie, Karl ma różne stroje już dostępne od początku gry. Aha, broda. A niech ma. Na razie nie możemy zmienić fryzury, ale to raczej kwestia czasu. Potem to ogarniemy, a tak to jest spoczko. Dobra. Już nie żyjesz. Nie wiedziałem jak schować miecz. Blokowano holomapę. To wiemy już, co to jest. Legenda i przedmioty kolekcjonerskie. Jest jacht. Wciąż dryfuje. I o to chodzi, Billy. My jesteśmy tu. Tylko ta holomapa wygląda jak jakiś podrób, podrabiane gówno, tak szczerze. Nie wiem, w pierwszej części holomapa wyglądała solidniej. O, uchwyt sufitowy. To tylko plotka. No dobra, może jakiś makar. Twój ostatni błąd. Dopisuję mu szczęście. Strzelam do celu, tak! Jeśli nie przegramy, to nie z mojej winy. Martki, ale wy już popełniliście krytyczny błąd, atakując mnie. Widzę ich. Masa przestępców na ulicach ostatnimi czasy. Myślałem, że tylko robisz. No tak. Dopadnę cię! Potężny atak. Trzymam cię! Zapomnieliście, że jestem mistrzem Jedi, tak? No właśnie skończyłem. I już wiem, jak wyłączyć miecz. A, żeby wszystkie strzały oddać, tak?
O, byku. Byku. Kal stanie się tymczasowo ogłuszony i podatny do ataku, gdy wyczerpie się jego wskaźnik wytrzymałości. W sumie nie było nam potrzebne, ale... Jak mus, to mus. Jesteśmy coraz bliżej. Trzymasz się, Bidi? Nie patrz w dół. Up, up, up. Cholera. Mam cię, zdrajco. A ty to kto? O. Nie wiedziałem. Co ci tyle zajęło? No wiesz, kręciłem się. Zwiedzałem sobie. Dawno nie byłem na Coruscant. Dzięki, Bolt. Taka robota, Bolt? A kim jesteś? Wiedziałem, że jesteś po naszej stronie. Przeczuwałem, to było w sumie przewidywalne. Cal Kestis. Myślałem, że ta akcja może się skończyć bardzo szybko. Po co im to ułatwiać? A! Gdzie jest załoga? Zmierzają na jacht. Tam się z nimi spotkamy. A! I brawo zabrania używania komunikatorów. No to cisza na łączach. Brawo wie, co mówi. Jakiś skrót? Chyba tak. Kubilis chyba już w tej chwili głodują. Głodnik lat... Nie, dopiero teraz, Prytel. Do tego dopuścić. Przypomnij mi, bym ci kiedyś opowiedział o misji na Karydzie. Fabryka najwyraźniej zatrzymała jacht. Jak dla mnie bomba. Brak kanonierek. Załoga musi coś kombinować. Nie każmy im czekać. Dobra, stąd przeszliśmy, to musimy iść... tam. Aktywuj to. Ryjeda? Że zdołasz zrzucić te skrzynie? Warto spróbować. A, bo on ma jetpack. Gotowe. Oj. Sprytnie. Dawaj, Bidi. Dawaj. Ten plecak się przydaje. Przypomnij mi kiedyś, to opowiem ci, skąd go mam. Kto cię nauczył takich ruchów? Mój mistrz. Za każdym razem, gdy upadałem, podnosił mnie na nogi. Brzmi jak dobry nauczyciel. Patrol szturmowców. Szukają nas. Tam nie pójdziemy. No nie? Jak tam wejść? Dobra, to było jednak... Po co komu plecak rakietowy? Poczekaj. Barwy Coruscant. Materiał BD1. Widzisz ten kabel? Zajmę się tym, Kestis. Mam wrażenie, jakby miał go na końcu gry zdradzić. Bo tak mówi po nazwisku Kestis, tak, takie przeczucie. Garnki pod nami. Nie można ich ominąć. Więc przejdziemy przez nich. Czekam na twój znak. Ruch jest blisko. Nadchodźcie w szyku! Hej, koledzy. Nas szukacie? Twoja kolej!
Jestem wrażliwy. Dobra robota. Wzajemnie. Ten terminal pozwoli nam wezwać windę. Robi się. Dawaj BD. A nie, tmy. Załatwmy ich. Jasne. Na twój znak. Wstrzymaj. Okej. Nie takie łatwe, Ted. Załatwmy ich. Jesteś cały? Dobra, znasz się na walce. Ta, ty też. Nie mówię w binarnym, ale masz rację, Billy. W kupie siła. Dobra, zobaczmy. Oczywiście. Jak możesz nam pomóc. Przestań czytać mi w myślach, Jedi. Dzięki, mordku. Tylko odpocznę, nie? Mamy inne postawy? Aha, czyli możemy coś jeszcze. Nie mamy jeszcze punktów umiejętności, ale to fajna nowość. I szybciej się ładuje. To nie jest to, co na PlayStation 5. Na PlayStation 4. To wymarłe miasto. W ostatnich latach Coruscant bardzo się zmienił. W tych czasach wystarczy wyjść na zewnątrz, żeby narobić sobie kłopotów. Okej. Zamknięte. Szlak to. Dobra, spadamy. Ale się kręci. Co do kłopotów, spróbujmy uniknąć tego patrolu. Zgadzam się. Dlaczego? Dalibyśmy radę. Wykryłem nieprzyjaciela. Okej. Nie dajcie mu uciec. Nie cierpię są szpiegowskie. Ja też. Prawie nam wybuchło. Nie chcesz skanować ciał BD? Nie, chyba nie ma. Oj. Wiedziałem. Co to jest? Jakaś specjalna zdolność? Dzięki. Że się go pozbyłeś. Droga wolna. To było w miarę szybkie. O cholera. A lampa. To
To chyba jakiś rzadki minerał. Odłamki czegoś tam. Kontynuuj eksplorację, aby odkryć skarb i ustalić, dla kogo jest cenny. No, jest czyli, piękne. Czyli przyda się jako element handlu, czy coś w tym stylu, tak? Ślepy zaułek. Wracajmy szybko. Serio? Ani z tobiego. Patrz na to! Okej. Rzucisz mi z tym, mały? A, z tym nam się ograniczył. Był ulepszony na maksa, teraz znowu mało. Ledwo co przywraca. Chyba sugeruje, żeby to zrzucić. Teraz droid będzie mi rozkazywać? Okej. Mogłaś zostać już tam na górze. Albo czemu on nas po prostu nie podniesie ze sobą do góry, jak Mandalorianie? Imperator zmienił świątynię Jedi w swój pałac. Tak, to Imperium zawsze wychodzi najlepiej. Weź coś, co kochasz i zmień to w coś, na co nie możesz już patrzeć. No, Kal, gdy spada, upuszcza swój miecz. Ciekawe. Coruscant sobie nie radzi, że tak powiem. Od jak dawna pracujesz z Sogererą? Widziałem, że był pod wrażeniem. Oj. To połączenie zwykle daje mi wiele możliwości. A czemu mielibyśmy to przeciąć? A. Jak fajnie. Być może zdołamy wykorzystać ten dźwig, aby przejść przez most. Użyjemy narzędzi Imperium przeciwko niemu. Podobno doszło do próby zabawy. Oj. Zwolnij, wróć jest blisko. Zamierzyłem go! Zagie! Prawie go mam! Zemści się! Ile mamy z tym, no? Dobra, kto ma zdechnąć? Szybki jesteś! Zostańcie tylko wy dwaj! Chyba my trzej, debili. Już błąd w czacie. Coś znalazłem. Dostanę połowę, nie? Nie. Nie podzielę się. No, to ten skrót. Ty z tym jetpackiem swoim chyba nie dasz rady tu przejść. O-o. Serio. Czekałem na ten moment, blaszaku. Atakuję! Błąd skanerów. Ale fajnie. Nie masz z nami szans, mordo. Moja kolej. Jestem niepowstrzymany razem z tym gościem. Jak ja nie mogę, to on atakuje, nie? I to jest właśnie zajebisty. Naprawdę cię nie polubię. Za tobą też raczej nie przepadał. Nie widzę drogi na górę. Rozejrzyjmy się.
Echo? Znalazłeś coś? Co tam ma? Linę do wspinaczki. Używają ich teraz na budowach. Naprawisz ją? Jest wystrzępiona. Ale nie szkodzi. Powinno pójść gładko. Podobno walczyłeś z Imperium na Kashyyyku. No? Zwinąłeś maszynę i samodzielnie rozprułeś imperialny obóz więzienny. No. To akurat Billy. Tylko wy dwoje? Niezupełnie. A jak jest z tobą? Potrzebujesz kredytów? Karl nic nie mówi. O Siri, czy o tamtym chłopie, czy o Wiedźmie Nocy. Katę. Nie widujemy się zbyt często, ale mogę chociaż ją wykarmić. Ciężka sprawa. Tak rozłąka. A jej matka? Nie, nie żyje. Zabrało nam ją Imperium. Przykro mi. Zabrało wielu ludzi. Z każdym dniem więcej. Używałeś ich kiedyś? Poradzę sobie. Byłem złomiarzem na brace. Sporo przeszedłeś jak na swój wiek. Staram się przetrwać. Jak my wszyscy. A w zasadzie ile masz lat? Okej. Okay. A właśnie. Nie. Aha, mamy kilka postek. A tutaj, tak. Lina wspinaczkowa wytrzymuje. Dobrze, mam wrażenie, że jeszcze ci się przyda. Linkę do wspinaczki, aha, rozumiem. Nie no, spoko. Łatwo poszło. Wracajmy do mostu. Mam nadzieję, że ekipa jest cała. Jeśli Gaps się znudzi, może dla zabawy zhakować imperialne łącza. Prawda jest taka dobra? Za dobra. Przeszkolona w syndykacie, ale naraziła się swoim pracodawcom. Bravo latał kiedyś dla Republiki. Były wojskowy, to wiele wyjaśnia. Jak trafiłeś na Kuba i Liz? Kantyna na Norsid. Łowca nagród miał mnie na muszce. Bliźniaki wrzuciły go do szybu kopalni. Od tamtej pory się przyjaźnimy. Okej, a tu? Byliśmy tu, czy nie? A, bo to jest te szybkie przejście, dobra. Rozumiem. To czemu od razu tędy nie poszliśmy? A no tak, bo musieliśmy zdobyć specjalne umiejętności. Zobaczmy, czy w mocy możemy coś ulepszyć. Aha, czyli tak. Maksymalna moc Kala. Naciśnij. Na razie potrzebna nam jest maksymalna moc Kala. Czyli mamy coś takiego jak telekineza i koncentracja Jedi i trzy takie warstwy będziemy mieli. Wspaniale! No, o wiele więcej umiejętności, co znaczy, że fabuła będzie o wiele dłuższa niż pierworodna gra. Mam nadzieję, że nie jestem bezużyteczny. Doprowadziłeś nas do senatora. Wydaje się, że chcę podwoić moją działkę. Zgadza się, Billy? Z
Pewnie Karl, używasz tego czegoś. Linki do wspinaczki. Karl, dobrze cię widzieć. Hej, brawo. Żadna robota nigdy nie idzie zgodnie z planem, prawda? Inaczej nie byłoby zabawy. Jak ten nowy? Trochę gaduła, ale dobrze walczy. Ha, niech będzie. Gaps zhakowała jacht. Senator nie wezwie pomocy, ale dobrze się zabunkrował. Próbowałeś pukać? Ktoś widział Kala? Batista! Batista! Założyliśmy się, Siemka. Senator kazał cię wypchać i ustawić w gablocie. Ej, chcę dostać działkę. Hej, Kal, jeśli zginiesz, dostanę modliszkę, nie? Wybacz, Gaps, nie należy do mnie. To jaki masz plan? Ten jacht to Sejnar Ramsidion. Senator ma tu na swoim terminalu wojskowe dane wywiadowcze. Mogłyby zwiększyć nasze szanse. No. Rzecz w tym, że kabina jest zabezpieczona. Nawet bliźniaki nie wyważą tego draństwa. To jak wyjdziemy? Wy, chłopcy, załatwicie sprawę jachtu. Potem ja poczaruję po hakersku. Z moim uroczym pomocnikiem. Zajmę się transportem. Wrócę lada moment. To jest ta za dobra. Skąd tyle przyjaciół wziąłeś, Kal? Bliźniaki, pomóżcie Kalowi przejść. Co mam robić? Jesteście jakiś silni, czy co? Oj, no jasne. Są ultra silni. Co się stanęło właśnie? Gido. Oczy szeroko otwarte. Brawo mówi, że wciąż jesteście nacenzurowane. Tak, tak, tak. Jeśli z kim zadzieracie, to następnym razem sprawdźcie, czy nie ma dziar syndykatu. Hej, Karl, jak sobie radzisz? Tylko podziwiałem widok. Czego szukam? Dwa sporniki trzymające jacht. Będzie potrzebne sporo siły. Chyba sobie poradzę. Chodzi ci o moc. Hej, Karl, próbowałem przesunąć te wsporniki, ale... Tak, Gaps już mnie informowała. Dobra. A tu co? Pierwszy wspornik zdjęty, Gaps. Powiesz bliźniakom, żeby ściągnęli jacht? Robi się! Wasza kolej! Chwila! Tam jest szyb fabryczny, który cię ugotuje na miękko. Załatwione, Karl! Wysoko tam, więc uważaj! Zawsze jestem ostrożny. A Karina? Uratowałam ci tyłek. Wisisz mi statek. Gwoli ścisłości już dla ciebie poluzowałem. Tak, jasne. Zła robota, Karl. Skakuj, zjedziemy na dół. Jestem, Gaps. Jak cię twarz? Raczej go już nie będzie na tym jachcie. Właśnie próbuję. Auć. Dobra. A teraz ja i mój cudowny asystent pokażemy wam, jak to się robi. Okej. No dobra. Najważniejsze, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nie zbliżaj się, ostrzegam! Witaj, senatorze. Wiedziałem, że mamy rachunki do wyrównania. Zdradź nam swój kod do terminalu. Nie mogę! Zabiją mnie! No to już twój problem.
Łajzy. No dobrze, od którego z narzędzi negocjacyjnych by tu zacząć? A więc twierdzisz, że mam ostry język. To tutaj jest z kolei tempe. No cóż, musi wystarczyć. No. Może zmienię jego zdanie. Krwawe negocjacje, wciśnij, aby dokonać manipulacji. Dasz mi dostęp do swojego terminala. Mamy coś takiego. Nie mogę. Nagroda zaufanie. Zaufanie. Możesz nam zaufać. Jesteśmy przyjaciółmi. Odblokuj go. Jesteśmy przyjaciółmi. Mogę wam ufać. Odblokuję terminal. Mhm. Ale nie podałeś kodu. Jeśli się ruszy, strzelaj. Z przyjemnością. Dobra, Bidi. Co my tu mamy? Są wszędzie. Chyba nie na to liczyliśmy. Walczymy od lat. Ale nawet ich to nie spowolniło. Czego się spodziewałeś? Przegraliście! Republika jest martwa! Zabili ją tacy jak ty! Myślisz, że planowałem okupację Utapał? Zawarte przeze mnie kompromisy stworzyły przyszłość memu ludowi! Byłem na Utapał. Wszyscy cię tam przeklinają. Przynajmniej żyją! Po co walczyć, gdy nie możesz wygrać? Kapitulacja smakuje gorzko na początku, ale z czasem będzie słodsza. Uwolnij mnie. Dogadamy się. Nie, senatorze. Gdy twoje dzieci kiedyś to zobaczą, będą wiedzieć, że Jedi wciąż walczą. Rozczarowująca naiwność. Hej! Bliźniaki chyba znowu są głodne. Może zacznijmy się zbierać, zanim powtórzy się incydent z Karidy, co? A co z nim? Idzie z nami. Dobra, zabierzmy jedzenie na wynos. No i musimy kończyć nasz premierowy odcinek. Skończył się czas, słuchajcie. Do tego momentu zaczniemy w następnej grze, w następnym odcinku, a póki co trzymajcie się i do usłyszenia. Porwij senatora, udało się. To co? Wyczujmy echo. Senat Galaktyczny Wojny Klonów, o! Tu macie wszystkie info na temat tej planetki. Dobra, to już tam wszystko wam pokazałem. No? Co to? Jakieś trofea? I tak. To co? My kończymy nasz odcinek i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.